www.radio90.pl. Ostatnie inspiracje odbyły się 2 lata temu. W ubiegłym roku zabrakło nam 4 dni do inspiracji, ale ogromna radość, że w tym roku udało się, że możemy ten festiwal zrobić. Ogromna radość dla tancerzy, że mogą wystąpić i po prostu pokazać się na scenie, bo oni dlatego pracują, żeby zweryfikować wszystko to, co robią na scenie. Także bez sceny po prostu te ich zajęcia, można powiedzieć, że wręcz tracą sens. Także wszyscy bardzo się cieszymy, od tancerzy począwszy, po choreografów, no i nas, organizatorów. Praktycznie jest to pierwszy festiwal od 2 lat. Radość ogromna, no ale wszystko odbywa się, to trzeba podkreślić, w ścisłym rygorze sanitarnym, prawda? Tak, zorganizowaliśmy to zgodnie z przepisami, także no, nie mamy widowni, nie ma tej festiwalowej atmosfery, czy tego, że tancerze nawzajem się oglądają, mogą się spotkać, mogą się przywitać, bo to są jednak zespoły, które do nas przyjeżdżają od samego początku, oni się już doskonale znają, wręcz przyjaźnią, ale myślę, że nawet bez tego warto było, dlatego że dzieci są przeszczęśliwe, dorośli również, bo mamy praktycznie na scenie tancerzy od 8 lat po 26, czyli dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Także ta radość dzieci nas w pełni satysfakcjonuje i dla tej radości po prostu to robimy. Mimo reżimu udaje się to zrobić. Nie mamy pewnych elementów festiwalu, z kolei mamy coś innego, także myślę, że po prostu nie ma się nad czym zastanawiać. Cieszmy się, że mogliśmy ten festiwal zrobić. No bardzo fajnie, bardzo fajna atmosfera. Super było. Po prostu. Bo brakowało nam wrócenia na scenę, bo te konkursy online to nie to samo. Mniejszy stres niż jakby była publiczność. Ale może to kiedyś wróci do normalności, no. I wtedy będzie już publiczność, będzie wszystko normalnie. Ponad rok czekaliśmy na to, żeby wrócić na scenę. Na razie tylko online wszystkie konkursy, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy spróbować swoich sił, trochę się skonfrontować z innymi, spotkać, zobaczyć, przywitać, uśmiechnąć, pomimo maseczek jeszcze, ale do przodu. No super, bardzo się cieszymy. Było super. Organizacja pierwsza klasa, naprawdę. Tak sprawnie wszystko i no, jesteśmy mega zadowoleni. Super, było bardzo motywujące. Myślałyśmy, że będzie gorzej. Dlaczego gorzej? Bo się strasznie stresowałyśmy, ale było super. Tak. Super było. Nie no, rewelacja. Emocji się nie da opisać. Naprawdę było rewelacyjnie. W ogóle się nie spodziewałam, więc niesamowite zaskoczenie i naprawdę duże wyróżnienie wśród tylu wspaniałych zespołów, które dzisiaj wystąpiły. My naprawdę już jesteśmy któryś raz na festiwalu, także bardzo lubimy tu przyjeżdżać. Bardzo się cieszymy, że pani Beata podjęła się organizacji festiwalu, także super. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy znowu wystąpić na scenie. To jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne.